Dzień dobry, moje nazwisko Janusz Żyliński, pełnię funkcję prodziekana do spraw dydaktycznych i studenckich w Wydziale Wychowania Fizycznego i Zdrowia w Białej Podlaskiej, części Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Ostatnio utworzyliśmy nową specjalność na kierunku sport. Utworzyliśmy specjalność e-sport. Budzi ona duże zainteresowanie. My chcemy tutaj pokazać, że dbamy oczywiście o rozwój fizyczny i interesuje nas zdrowe ciało studentów, natomiast dostrzegamy też potencjalne możliwości, jakie niesie za sobą gwałtowny, szybki rozwój branży e-sportowej w Polsce i na świecie i chcemy pomóc w szkoleniu kadr sportowych, które mogłyby opiekować się takimi sportowcami albo pomagać przy organizacji eventów, a więc szeroko zakrojona branża e-sportowa, zarówno od tej strony właśnie wspomagania sportowców, którzy prowadzą rywalizacje w różnych grach e-sportowych, ale też pomagają przy organizacji eventów. Stąd taki nasz pomysł, aby ten niedobór kadr, który jest bardzo wyraźny i który jest sygnalizowany przez wiele osób z branży, pomóc tutaj i rozpropagować, czy pomóc w kształceniu nowych kadr, które mogłyby te luki wypełnić. To podążanie uczelni z duchem czasu, czy też odpowiedź na pandemiczną sytuację i w Polsce, i na świecie? Bardziej myślę, że podążanie z duchem czasu. No, świat się dzisiaj zmienia. Pandemia myślę, że tylko przyspieszyła te zmiany. E-sport rozwijał się już mocno przed czasami pandemicznymi, natomiast w wyniku pandemii na pewno jeszcze to mocniej przyspieszyło. Natomiast on też ucierpiał, bo eventy, bardzo duże eventy odbywały się na przykład w hali w Spodku, gdzie publiczność w liczbie na przykład około 60 do 100 tysięcy wypełniała halę w Spodku w Katowicach i uczestniczyła w rozgrywkach jako obserwatorzy, jako kibice w rozgrywkach e-sportowych. Także to już było. Tak? Natomiast wiadomo, pandemia pewne rzeczy przyspiesza. Natomiast my dostrzegamy jakby tutaj możliwości wykształcenia kadr, które będą potem mogły odnaleźć się na nowym, rozwijającym się rynku pracy. Jak będą wyglądały zajęcia? Jak będzie wyglądało studiowanie w takim kierunku? Tak jak powiedziałem, chcemy kształcić szeroko, czyli na pewno będzie ważny ten aspekt takiego trenera przygotowania motorycznego we sporcie, a więc będzie grupa zajęć, która będzie dedykowana właśnie jakby temu aspektowi, a więc student będzie poznawał trening kondycyjny, trening percepcyjno kognitywny, trening koordynacyjny, wszystkie te rodzaje treningów i przygotowań są bardzo ważne, jeżeli chodzi o e-sport. Ale będzie też również poznawał sposoby, jak relaksować, jak odpoczywać, bo jak każdy, powiedziałbym wysiłek, ale tu na pewno by się wiele osób nie zgodziło, co za wysiłek, ale tam jest wysiłek. Jest to wysiłek związany jednak zbyt długim siedzeniem przed komputerem. Wiadomo, że to pracują inne części ciała niż normalnie podczas wysiłku tego typowego fizycznego, ale jednak następuje zmęczenie, a więc osoba musi wiedzieć, jak ma wspomóc gracza e-sportowego na przykład w relaksacji, w rozluźnieniu, w regeneracji, a więc przedmioty związane z odnową biologiczną, techniki uważności i sposoby relaksacji. Grupa również to właśnie takich przedmiotów, które będą wspomagały w tym aspekcie graczy e-sportowych. Tak jak powiedziałem, chcemy też kształcić studentów pod kątem przygotowania do organizacji eventów, a więc grupa przedmiotów związana z zarządzaniem, z marketingiem, z organizacją przedsięwzięć sportowych, a więc szeroka tutaj pula przedmiotów skoncentrowana w tym temacie. Niestety jakby wszystkie te przedmioty nie byłyby jakby odpowiedzią na zapotrzebowania rynku, gdyby nie grupa przedmiotów ściśle związanych z kierunkiem e-sport, z tym wątkiem e-sportowym, a więc żeby być na przykład dobrym trenerem przygotowania motorycznego, no to ja muszę rozumieć istotę tej rywalizacji, tak? Tego rodzaju rywalizacji, tej e-sportowej. A więc studenci zapoznają się z tymi
najbardziej popularnymi rodzajami gier e-sportowych, w których toczona jest rywalizacja, ta e-sportowa rywalizacja, jak League of Legends na przykład, jak Counter-Strike, także to są te dwie najbardziej popularne, myślę, w Polsce obecnie gry, które przyciągają rzesze ludzi przed telewizorami również i no, ta osoba na pewno musi poznać taką specyfikę tych gier, więc w związku z tym będą przedmioty, których student zapozna się z tymi grami, będzie wiedział, na czym polega ta rywalizacja e-sportowa, jak budować zespół, jakie są taktyki na przykład rozgrywania rozgrywek w tych e-sportach, także plan jest ciekawy. Każdy znajdzie, myślę, coś dla siebie, ale też, tak jak już powiedziałem na samym wstępie, no, my chcemy kształcić osobę, która wie, że aktywność fizyczna będzie mocno wspomagała gracza e-sportowego. Dzisiaj gracz e-sportowy to nie jest może takie wyobrażenie błędne, że to jest jakaś osoba, powiedzmy, nie obrażając oczywiście nikogo otyła, tak, siedząca non stop przed komputerem. To są osoby, to powinny być osoby, które wiedzą, jak dbać o swój wygląd, o swoją sprawność fizyczną, no bo sprawność fizyczna to bardzo wpływa na jakość prowadzenia rywalizacji e-sportowej. Do kogo najbardziej może być skierowany ten kierunek? Kto może być najbardziej zainteresowany wzięciem udziału w tym szkoleniu? Przede wszystkim, tak jak już wspomniałem, jest olbrzymie zapotrzebowanie na osoby, które są w pewien sposób już wykształcone, które są przygotowane do pełnienia różnych tego typu funkcji. Jest naprawdę duży problem. Nawet ostatnio rozmawialiśmy z panem Bartoszem Pawlikiem, który mówił, że na przykład brakuje mu komentatorów w stacji ogólnopolskiej stacji, która transmituje te rozgrywki e-sportowe. I nawet mówił, że nawet z tym jest problem, tak? Także jest zapotrzebowanie. Też nie ma za bardzo jakby takiej oferty, tak? Jest dużo osób, które zajmują się e-sportem w Polsce i teraz one tak nie widzą do końca przyszłości już jako osoby będąc w szkole na przykład średniej, potrafią zarabiać pieniądze i teraz nie widzą, co dalej mogłyby w życiu robić, a takie pojawia się, powiedzmy, taki element jakby światełka w tunelu, że okej, tutaj pojawia się coś, gdzie będą mogli dalej studiować, kształcić się, a przy okazji kształcić się w tym, studiować w tym, co kochają, z czym jakby są związani, czyli z e-sportem, i potem będą mogli po zakończeniu swojej kariery, bo ta kariera póki co jest bardzo krótka w e-sporcie, spróbować swoich sił dalej pozostania przy e-sporcie i bycia trenerem, czy przygotowania motorycznego, które jest istotne, czy właśnie z head coachem, a może właśnie zająć się organizacją, a może pójść właśnie w elementy na przykład wspomagania takich przedsięwzięć, jak komentowanie wydarzeń e-sportowych. W tym momencie warto zauważyć, że tak naprawdę, tak jak ja to odbieram, z pewnych działań, które ludzie czynią w czasie wolnym, wy staracie się uczynić pełnoprawny zawód. Chcemy po części tak, ponieważ no, jest zapotrzebowanie, tak? Jest rynek, który się rozwija, w których brakuje kadr, brakuje osób wykształconych, które będą dostrzegały właśnie nie tylko ten element e-sportowy, ale również ten element związany z wysiłkiem fizycznym, z odnową biologiczną. Jak wygląda harmonogram prowadzenia tego kierunku? Czy już wiadomo, że na przykład od nowego roku akademickiego on wejdzie? Tak, ponieważ już poczyniliśmy pewne kroki, przygotowaliśmy odpowiednią dokumentację, zostały przygotowane tak zwane karty przedmiotu, a więc już każdy przedmiot ma swoje treści i wiemy, co będziemy tam chcieli studentom przekazywać. Również odbyła się już rada wydziału na naszym wydziale, która zatwierdziła jednogłośnie tą nową specjalność, a więc tak dokumentacja już jest zatwierdzona i ruszamy mocno z elementem rekrutacji, tak żeby studenci mogli się logować na tą nową specjalność. Jeszcze na koniec zapytam. Prodziekan, no, znawca, specjalista, o tym rozmawiamy. Nowość na AWF-ie Bialskim, czy nowość nawet na rynku ogólnopolskim?
Ekieru, e-sport. Zdecydowanie nowość na jeżeli chodzi o całą Polskę, bo do tej pory te elementy pojawiały się, ale bardziej jako studia podyplomowe z elementami zarządzania, czyli taka wąska ścieżka, elementy zarządzania we sporcie. Natomiast my poszliśmy szerzej, no i przede wszystkim jako pierwsi zrobiliśmy kierunek na uczelni państwowej, kierunek, który będzie kształcił właśnie, tak jak powiedziałem, już szeroko, przygotował kadry do pracy w tym segmencie związanym ze sportem. Więcej informacji szukajmy na stronie uczelni, na Facebooku, na internecie. Tak, jesteśmy tam oczywiście bardzo aktywni, więc nasz konto na Facebooku i cały czas zamieszczamy nowe informacje, jak tylko się pojawiają. Również na naszej stronie uczelnianej www.awf-bp.edu.pl mamy już linki do tej specjalności. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, może tam znaleźć dokładny plan studiów, może zobaczyć, jakie przedmioty. Jeżeli go to zaciekawi, również są karty przedmiotów, o których wspomniałem wcześniej, już na tej stronie dostępne, więc może sobie prześledzić, jakie elementy będzie, z jakimi elementami się spotka podczas studiowania na tym kierunku. Czekamy na otwarcie. Tak jest.